Panowie, nie przyglądamy się! Bliżej, panowie, bliżej! Trzyma! Trzyma! Trzeba rzucać tak na bramki! Mecz, powiem szczerze, bardzo szybki, dynamiczny. Troszeczkę na początku gospodarze nas zepchnęli do
Nie mówię głębokiej defensywy, dlatego że żeśmy za późno przyjechali i nie byliśmy dogrzani, ale z minuty na minutę i żeśmy też nie ostrzegli się błędu, gdzie straciliśmy bramkę, ale z minuty na minutę chłopacy już złapali właściwy rytm i jakbym powiedział, że mecz się wyrównał w pierwszej połowie, mogliśmy jeszcze pod koniec pierwszej połowy wyrównać na 1-1, natomiast druga połowa też w bardzo dobrym tempie, ci, którzy zawodnicy weszli, też pokazali się z jak najlepszej strony, udało nam się zdobyć bramkę wyrównującą, nawet mieliśmy szansę, żeby podwyższyć wynik na 2-1 w końcówce meczu, no ale cóż, nie udało się, ale z drugiej strony jestem bardzo zadowolony jako Beniaminek piątej ligi, uważam, że żeśmy zaprezentowali się bardzo korzystnie, tym bardziej, że jesteśmy na obozie i zawodnicy odczuwają jakieś dosyć mocne obciążenia, także trzeba się cieszyć, że bez kontuzji, w miarę w sportowy tutaj sposób, żeśmy uzyskali, uważam, dobry wynik. No może mecz to za dużo powiedziane, to była taka gra kontrolna, chłopacy z Warluwia przyjechali na obóz do Cetniewa, prosili, żeby z nimi zagrać. W pierwszej wersji mieliśmy grać u nich tam we Władysławowie, miało być ładne boisko, ale jak to w Polsce bywa, wszystko jest poślizgiem, więc boiska nie mieli. Nam to nie pasowało za bardzo, bo wiemy, że w sobotę mamy taki ciekawy mecz z Bałtykiem Gdynia, dlatego tą pierwszą połowę graliśmy tak prawie, że tym pierwszym naszym składem, w drugiej połowie już zostało ci chłopacy, którzy mają ambicje, cały czas marzą o graniu w Ekstraklasie, więc mogli się na tle piątoligowców chyba to byli, się zmierzyć, no i zobaczyli, że ta piłkarska droga jest daleka, ale dla mnie myślę, że mecz, który da dużo do myślenia, chłopacy niektórzy sami zauważyli chyba, że jeszcze im trochę brakuje do Michała Stążyńskiego, Błażeja Adamusa czy Banaczka Kazubowskiego, że to jednak trochę jeszcze trochę pracy. No jeszcze mamy prawie dobry miesiąc, może coś z tej drugiej połowy, z tego naszego rezerwowego garnituru coś się uda wykroić i będziemy mieli jakichś tam ciekawych rezerwowych.